Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejna, długo wyczekiwana rozmowa z księdzem, który pragnie wstąpić do Bractwa Świętego Piusa X. Zapraszam. Dzisiaj będę rozmawiał z księdzem Piotrem Dzierżakiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Księdzem, który najpierw był doktorem fizyki, później został księdzem, a teraz pragnie wstąpić do Bractwa Świętego Piusa X. I myślę, że ta droga będzie faktycznie bardzo ciekawa do prześledzenia. A więc, drogi księże, zacznijmy od początku. Mhm. Jak to się stało, że doktor fizyki chce zostać księdzem? Właściwie to jest zostanie księdzem, czy decyzja o zostaniu księdzem była tylko już ukoronowaniem jakiegoś bardzo długiego i złożonego procesu, który właściwie rozpoczął się, jak się okazuje, ja się dowiedziałem już po, można powiedzieć, na samym końcu, rozpoczął się tuż po moim urodzeniu. Tak naprawdę zaczęło się od tego, że zostałem przez moją mamę poświęcony Bogu, przez ręce Maryi, poświęcony Bogu, jakby oddany. Moja mama na pewno nie była świadoma, co ten akt będzie oznaczał. Też nie była osobą jakoś szczególnie pobożną swoją drogą i to, że w ogóle do głowy jej przyszedł taki akt i że taki akt się dokona już samo w sobie, jest jakiś bardzo znaczący. Ja oczywiście tego zupełnie nie wiedziałem swoją drogą, także to zresztą jeszcze będę tłumaczył, bo to było dla mnie wszystko zupełnie nieznane. To była jakaś tajemnica wielka, nigdy o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się dopiero wtedy, kiedy powiedziałem rodzicom, że zamierzam być kapłanem. Czyli kiedy już odbroniłem doktorat. I dopiero wtedy się dowiedziałem i mama wtedy powiedziała, że wiedziałam, synu, zawsze wiedziałam, że mi to kiedyś powiesz. I bardzo się zdziwiłem, wręcz byłem zszokowany, dlatego że przez wiele lat, w tych wcześniejszych, raczej rodzice mnie może nie jakoś zniechęcali do pójścia do seminarium, ale no, nie wyrażali żadnej takiej specjalnej aprobaty, byli raczej, powiedzmy, neutralni. W momencie, kiedy ja powiedziałem mamie o tym fakcie, o chęci zostania kapłanem i kiedy się dowiedziałem, że zostałem oddany Bogu, kiedy byłem jeszcze niemowlęciem, I wtedy jakby zrozumiałem, dlaczego trochę. Znaczy, moja mama właściwie mi to po prostu wyjaśniła, że nigdy nie chciałam, żebyś się tym kierował, nigdy nie chciałam, żebyś się tym sugerował, tym faktem. Nigdy nie chciałam, żeby to dla ciebie było jakąś taką wskazówką, która mogłaby ewentualnie na manowce gdzieś tam kierować. Więc jakby tak obiektywnie patrząc, to można powiedzieć, że to się zaczęło bardzo wcześnie. Natomiast z mojej perspektywy to tak oczywiście nie wyglądało tak jasno i nie, coś takiego jasnego i oczywistego, wręcz przeciwnie. Owszem, w szkole podstawowej, kiedy większość chłopaków, czy większość, no w moim pokoleniu pewnie jeszcze większość, jest ministrantami, czy nawet odprawiają msze święte gdzieś tam, czy tak w cudzysłowie, tak, czy gdzieś tam bawią się w odprawianiu mszy świętej, to ja nigdy nie byłem specjalnie zainteresowany kapłaństwem. Owszem, jeśli chodzi o pierwszą komunię świętą, pamiętam, że bardzo głęboko ją przeżyłem, pamiętam treści uczone na katechezie i to jeszcze była katecheza, trzeba przyznać, bardzo katolicka, bardzo tradycyjna. Był taki czas, że ja jeszcze nie zetknąłem się z tradycją, ale już byłem świadomy wielu tych modernistycznych rzeczy, błędów różnych. Znaczy świadomy w tym sensie, że jakby zauważyłem różnicę między tym, czego mnie uczono do pierwszej komunii świętej i tym, czego byłem tam uczony jako, powiedzmy, nastolatek. I widziałem ogromną różnicę, jeśli chodzi o pewne sprawy, nie dość zasadnicze. Nie wiedziałem, dlaczego tak jest, ale wiedziałem, że coś jest nie tak. Także na pewno byłem uczony właściwie takich, na pewno jeśli chodzi o ofiarę mszy świętej, na pewno jeśli chodzi o rzeczy ostateczne, właściwie dużo takich punktów, które są dla modernizmu zasadniczymi, tymi punktami, które zostały zaatakowane, no to właściwie to byłem uczony po katolicku. I pamiętam też, że bardzo musiałem przeżywać lekcje katechezy, dlatego że dużo treści jakby pamiętam jakby w całym tym kontekście lekcji, to znaczy, że pamiętam po prostu katechezę, to jak ona się tam działa, jak się toczyła. Nie? Pewne rzeczy się pamięta dużo lepiej, inne się pamięta dużo, dużo słabiej, dużo gorzej. Więc na pewno jakieś tutaj działanie Bożej łaski było.
I na pewno też jakieś, czy to efekty takie czysto naturalne, jakiejś naturalnej cnoty, pewnie to raczej, było zauważane przez jakieś osoby postronne, znaczy przez kapłana, który miał z nami katechezę jakby wtedy w szóstej klasie szkoły podstawowej. I on kiedyś tak po prostu nie wiadomo skąd, tak nagle popatrzył się na mnie, takie dłuższe spojrzenie w czasie katechezy i powiedział, że Piotrek będzie kiedyś księdzem. No i tak tam osoby się jakieś zaczęły śmiać, znaczy tak w sensie takim nie jakoś złośliwie oczywiście, ale to tak jak to się dzieci śmieją w takich sytuacjach. Ja tam tego nie zanegowałem, ale tak coś czułem, że może tak będzie, no skąd to tak zazwyczaj takie słowa, jeżeli tak padają, no to może tak być. Pan Bóg potrafi w różny sposób swoją wolę objawiać. I na pewno chciałem być, bardzo dobrze to pamiętam, to już wtedy, nawet jeszcze wcześniej, ja zawsze chciałem, nie umiałem jeszcze tego dobrze nazwać może, ale chociaż no już wtedy to umiałem, ale tak gdzieś od 8 może roku życia wiedziałem, że chcę być naukowcem, tylko nie wiedziałem do końca jeszcze w jakiej dziedzinie, ale wiedziałem, że jakby, że moim zadaniem będzie poznawanie prawdy. To mi się wydawało zupełnie oczywiste, że to jest to najważniejsze zadanie, najważniejsza w ogóle rzecz jakby w moim życiu, że to ma być właśnie poznawanie prawdy. W jakim aspekcie, to jeszcze do końca nie wiedziałem. No i też trzeba pamiętać, że jakby patrząc już z perspektywy tych wszystkich lat, to się to nigdy nie zmieniło. Samo to pragnienie, samo to marzenie nigdy nie zostało przeze mnie porzucone, wręcz zostało jakby pogłębione ostatecznie i tym pogłębieniem jest też właśnie studiowanie teologii. Nie? Bo też pamiętajmy, to ksiądz świetnie oczywiście wie, ale to jakby nie księdzu przypominam, ale tak naszym słuchaczom, że przed Soborem Watykańskim II studiowanie teologii się wiązało z kapłaństwem w sposób taki bardzo, bardzo ścisły, no, nierozerwalny, że to się jakby nie można było teologią się zajmować poza kapłaństwem, to było coś takiego zupełnie oczywistego. No i to swoją drogą, to będąc kapłanem, to się zaczyna trochę rozumieć od tej strony takiej praktycznej, doświadczalnej, dlaczego tak jest, bo kapłan w swoim życiem jest tak bardzo ściśle związany z Chrystusem, z Bogiem, także to jakoś jest zrozumiałe, że to jest jakby nauka teologii z racji tego, że jej przedmiot jest tak bardzo abstrakcyjny, tak transcendentny, tak odległy od tego wszystkiego, co jest zmysłowo tutaj na ziemi poznawalne, no żeby była rzeczywiście jakoś solidnie uprawiana, no to się jakoś... Nie jest to co prawda jakiś dowód, ale już jest pewnego rodzaju jakiś argument przemawiający za tym, nie? Za sensownością powiązania tych dwóch faktów, znaczy kapłaństwa i bycia teologiem. Ale ja nie chciałem być wtedy teologiem, chciałem być naukowcem, fizyka mnie, czy astronomia też, kosmologia pociągały mnie najbardziej z racji tego, że dotyczyły rzeczywistości na tym poziomie takim najbardziej zbliżonym do tej pierwszej przyczyny. Można powiedzieć, że z punktu widzenia nauk empirycznych, no to są właśnie te dziedziny, które się najbardziej zbliżają do... Bo nie znałem przecież filozofii, bo ona nie była, właściwie jakby jest nieobecna w takiej, powiedzmy, przestrzeni publicznej. Ja się wychowywałem w dużej mierze na literaturze czy technicznej, uczyłem się czytać na młodych technikach, a potem na książkach popularno-naukowych, które sprowadzały wszystko do tych przyczyn jakby najbliższych, chociaż rozpatrywanych już dość abstrakcyjnie z punktu widzenia małego dziecka, czyli do jakichś tam tych fizykalnych tych zasad, pierwszych zasad, tych zasada zachowania energii, zasada zachowania pędu i tak dalej. To był jakby ten świat, który chciałem zgłębiać. I właściwie to w szkole średniej, no wtedy się zderzyłem z taką potężną dawką modernizmu, jak na, powiedzmy, tak, ten czasy, jak na moje możliwości. Modernizmu takim najbardziej, powiedzmy, zasadniczym sensie, to znaczy poziomie, jako po prostu... No parcie wszystkiego na jakieś emocje. Czy katecheza w szkole średniej, pamiętam, że siostra zakonna prowadziła, która no, w charyzmacie swojego zgromadzenia miała też uczenie katechezy, ale to była tragedia, bo raz, że były różnego rodzaju herezje, błędy uczone, indyferentyzm, taki, no, wolność religijna i no, wszystko to, co się wiąże z tymi błędami soborowymi, też jakoś było obecne, ale w ogóle temu podejście, które zasadniczo
Można powiedzieć, że nie miało wiele wspólnego z rozumem. To było właściwie takie przekonanie, że to ten intelekt i wiara to się ze sobą nie mają, nijak się do siebie mają. Więc to. Ja zasadniczo nawet tę osobę tak, można powiedzieć, że byłem takim niegrzecznym uczniem i że tę osobę próbowałem jakoś sprowokować w różny sposób, ale to nie wynikało z jakiegoś braku szacunku do katechezy jako takiej, tylko z pewnego zawodu, że to, czego się uczymy, jest tak absurdalne, tak bezsensowne. Pamiętam, żeśmy nawet z kolegą rzucali monetą, czy pójdziemy na katechezę, czy będziemy grać w brydża gdzieś tam poza. I pamiętam, że wyszedł wynik taki, że no, inny niż żeśmy chyba ostatecznie poszli na tą katechezę, a wyszedł, że nie, że powinniśmy pójść gdzieś tam, tak, i grać w karty w tym czasie. I pamiętam, że kolega potem sobie tak żartował, że to jest właściwie grzech, bo to jest przeciwko matematyce, bo tutaj wyszło tak, a my robimy tak, więc żeśmy się zbuntowali przeciwko matematyce. Ale naprawdę te zajęcia z katechezy były po prostu no, obrzydliwie modernistyczne, były straszne, były czymś tak obrzydliwym, że no bo to widać po efektach, tak? Że osoby, którym jakoś przypadł do gustu ten sposób uprawiania katechezy, ten sposób mówienia o Bogu, one wszystkie właściwie, może tam z jakimś jednym wyjątkiem, one wszystkie potem odeszły od Boga. Wszystkie stały się ateistami. Z jednym wyjątkiem jednego kolegi, który był bardzo pobożny i o którym nawet żartowaliśmy sobie, że pójdzie do seminarium, że będzie księdzem. I pamiętam z lekcji biologii, że ten kolega mówił, że on nie będzie się uczył właśnie tego cyklu miesięcznego, on pójdzie do seminarium. Ja też pamiętam, to też mi jakoś utkwiło w głowie, pamiętam ten moment, że ja tak sobie wtedy tak pomyślałem, że no a ja się tego nauczę, chociaż jak znam poczucie humoru Pana Boga, to ja pewnie będę księdzem i to ja właśnie będę, a nie on. I tak się właśnie stało. To jest ciekawe, że ja się tam grzecznie uczyłem tych wszystkich rzeczy. W ogóle biologia mi może nie tyle jakoś pociągała, co rzeczywiście lubiłem się uczyć biologii. Nie wiem dlaczego. Był nawet taki czas, kiedy rodzice myśleli, że ja będę po prostu lekarzem. I to też właśnie ciekawe jest to, że w pewnym sensie te wątki jakoś, w takim analogicznym jakby sensie, to wszystko jakoś się spełnia, bo przecież kapłan jest lekarzem dusz i w konfesjonale jest sędzią, jest nauczycielem, jest lekarzem. I to się bardzo wyraźnie odczuwa. Znaczy, to jest oczywiste, nie? Także w jakimś sensie przecież jesteśmy lekarzami. Także w jakimś sensie to jest prawda. Pamiętam też, że taki jeden moment, bo raz mi już rodzice tak jakoś tak bardzo mocno naciskali, że może jednak zamiast, to było jeszcze w szkole podstawowej, że może zamiast pójść w jakim kierunku fizyki powinienem zajmować się medycyną. I w końcu tak odpowiedziałem, bo już nie byłem już taki wyprowadzony z równowagi, powiedziałem, że leczenie ludzi nie ma sensu, bo i tak kiedyś umrą. I tak kiedyś umrą, prawda? I tak sobie teraz pomyślałem, że jednak widać, że jakby Pan Bóg no ostatecznie spowodował, że jako kapłan jestem w jakimś sensie lekarzem, ale właśnie w tym doskonalszym sensie. Dlaczego? No bo co prawda po rozgrzeszeniu ludzie i tak mogą zgrzeszyć, ale właśnie mogą wcześniej umrzeć, już wtedy nie zgrzeszą. Kiedy umrą, to już potem nigdy nie zgrzeszą, więc rzeczywiście tak jest, że możemy ich tak wyleczyć, że oni już nie zdążą zachorować, prawda? Więc jest rzeczywiście inaczej niż w przypadku medycyny, gdzie ostatecznie lekarz przegrywa batalię o życie, a my ostatecznie możemy wygrać to życie, także na życie wieczne już. Także te wszystkie wątki jakoś się tak splatają. I pamiętam też, w szkole średniej ze względu na modernizm no to jakby trochę ustały moje takie wewnętrzne utajone pragnienie czegoś więcej. Nie? To gdzieś tam było wyczuwane, ale było bardzo niewielkie, bo zupełnie jakby nie rozumiałem tego kościoła, który wtedy już zaczynał, no modernizm się już jakoś zaczął objawiać w taki sposób, jakby zauważalny dla kogoś, kto jakby nie znał w ogóle tradycji, no ale widział, że to nie było to, czego mnie uczono.
skoro już nie uczono tak bardzo o ofierze mszy świętej, tak bardzo już nie podkreślano transcendencji Boga. Po prostu transcendencja Boga, ona nie jest oczywiście tak zero-jedynkowa, wraz z nową mszą, wraz z tymi różnymi rzeczami związanymi bezpośrednio z tą, nazwijmy to reformą, to nie jest żadna reforma, bo to jest deforma, z tą deformą liturgiczną i z tymi zmianami. Wiadomo, że w Polsce nie nastąpiło to tak od razu, było stopniowe, więc pewne rzeczy jeszcze przetrwały do moich czasów, powiedzmy czasu mojej pierwszej komunii świętej, ale potem to z czasem się jednak zmieniało i dostrzegłem, że coś jest nie tak, ale nie wiedziałem, co z tym zrobić. I tak poszedłem na studia, studiowałem, pamiętam też idąc na studia z fizyki, że tak przeczuwałem, że to się może nie skończyć na fizyce, że coś będzie dalej. I pamiętam też pierwsze zajęcia, pierwsze ćwiczenia z fizyki na uniwersytecie, na pierwszym roku z takim młodym doktorem fizyki, też miał na imię Piotr zresztą. I on tak ni z tego, ni z owego, jakieś tam przedstawiał różne jakieś tam takie matematyczne, bo to pierwsze zajęcia, to jakieś tam takie proste, pewnie to był ten tensor Lewicz-Witte, taki antysymetryczny tensor Lewicz-Witte, żeśmy się z tego śmiali, że to takie bardzo, bardzo dziwne, a potem się okazało, że to jedna z bardziej takich prostych rzeczy i oczywistych. I pamiętam, że on tak nagle coś takiego powiedział, przez fizykę do kapłaństwa. Tak po prostu rozwiązując jakieś zadanie, nie wiadomo dlaczego coś takiego powiedział. I pamiętam, że tak sobie pomyślałem, że to ciekawe, to może i tak będzie też w moim przypadku. Może te słowa też się jakoś spełniają w tym znaczeniu. Nie to, żebym jakoś przywiązywał uwagę do takich słów gdzieś tam wypowiadanych, ale po prostu to zapamiętałem i to jakoś bardzo mocno oddziaływało. Miałem takie przekonanie, pamiętam to dobrze, na pierwszym roku studiów, że ja właściwie to chyba to właśnie do tego kapłaństwa jestem powołany, wcale nie do małżeństwa. W ogóle pamiętam też, że to przez długi czas mi się to tak zdarzało, że kiedy sobie wyobrażałem siebie jako, tak, no bo myślałem, że jestem do małżeństwa przecież powołany, jak sobie wyobrażałem siebie, to jakoś tak łatwiej było mi sobie wyobrazić siebie jako ojca niż jako oblubieńca, no bo to są te dwa aspekty takie, no, trwania bycia w małżeństwie mężczyzny, jest oblubieńcem i jest ojcem. I pamiętam, że ojcostwo było czymś dla mnie takim jak oczywistym, no że to ojcostwo, no, to jest się ojcem, bo to tak, no, normalne, jak można nie być ojcem, a ta oblubieńczość już jakoś nie. I to nie dlatego, że miałem jakieś tam, nie wiem, dziwne jakieś tam skłonności czy coś takiego, po prostu jakoś, że sama ta oblubieńczość jakoś tak nie bardzo tak to jakoś umiałem sobie wyobrazić, prawda? I to też jest takie zrozumiałe, bo przecież kapłan nie jest jakby oblubieńcem zasadniczo, nie? Oblubieńcem to jest Jezus Chrystus tylko, nie? My jesteśmy tymi, którzy do tego oblubieńca prowadzą. Jesteśmy tymi, którzy nawet nie mogą wchodzić w rolę oblubieńca, nie wolno nam nawet, nie? Przysłaniać Chrystusa, więc to jest takie też mocne. I to jakoś wszystko to gdzieś tam się na tym drugim czy trzecim planie gdzieś pojawiało, ale jakoś było takie niewidoczne. I gdzieś na trzecim roku studiów magisterskich ja sobie zacząłem zdawać sprawę, że ta fizyka to właściwie, no, z punktu widzenia takiego jakby sensu życia, to nie jest wystarczające, że to po prostu, no, nie jest do końca to, że czegoś tam brakuje. Czegoś brakuje, to znaczy co ja będę, znaczy, no, będę fizykiem, będę naukowcem, ale to jakby coś tam, to nie do końca chyba to jest to. To chyba nie jest moje powołanie prawdziwe, nie? Jeszcze na studiach magisterskich. Natomiast też nie byłem, właśnie, bo ciągle miałem do czynienia z tym modernizmem. I akurat wtedy proboszcz parafii na terenie, której mieszkałem, no, był takim wzorcowym modernistą. Więc, no, tylko że inteligentnym, oczytanym. Ale jednak modernistą, dlatego, no, to też nie przyciągało do kapłaństwa, nie przyciągało do kapłaństwa absolutnie. Także no, trudno, żebym tutaj jakoś to sam w sobie tak odkrył, skoro to nie było po prostu sprzyjających warunków. Natomiast w czasie studiów doktoranckich, owszem, już wtedy się sytuacja zmieniła, ponieważ miałem więcej czasu i więcej czytałem. No i ponadto dzięki tak swoim jakimś różnym innym zainteresowaniom, tak naprawdę to wszystko jakby wyszło od najwyższego czasu. To znaczy, to jeszcze na studiach magisterskich miałem kolegę, który prenumerował najwyższy czas i zawsze w przerwach między analizą, algebrą czy jakimiś przedmiotami on pokazywał różne jakieś ciekawe rzeczy. To był taki typowy zwolennik takiego wolnego rynku, taki, powiedzmy, libertarianin. Taki typowy libertarianin z takim zacięciem biznesowym, taki, tak, że tam Izak na niego mówili, w ogóle już tak się nie nazywał, ale tak wyglądał.
taki bardzo, bardzo bystry chłopaczek, dobry kolega też, no i zawsze nam tłumaczył, a mieliśmy też innego kolegę, takiego typowego socjalistę, więc to pamiętam, że to takie różne dyskusje ciekawe na przerwie między socjalistą, libertarianinem, no i oczywiście nigdy socjalizmu nienawidziłem, zawsze to komunizm, socjalizm, to wszystkie takie, powiedzmy, tego typu idee mi się wydawały po prostu obmierzłe, obrzydliwe, natomiast libertarianizm był jakoś tam pociągający, oczywiście, no to ja nie wiedziałem jeszcze tam do końca, nie znałem wielu rzeczy, ale był jakoś pociągający, pewnego stopnia był ciekawy i dlatego też zacząłem czytać Najwyższy Czas, a czytając Najwyższy Czas, tam były wtedy, były publikowane artykuły dotyczące jakby zupełnie czego innego, mianowicie takiego typowego jakby konserwatyzmu w takim katolickim ujęciu, na przykład były artykuły przybliżające encykliki tych wielkich Piusów, papieży tych wielkich z XIX wieku, końca XIX i początku XX, były Syllabus Errorum, pamiętam dobrze, tam gdzieś po jakimś kolokwium z analizy, chyba na drugim roku pamiętam, że to wtedy czytałem, także to było takie lośnienie, nie? I to jakby było, to co czytałem, jakby to zupełnie trafiało do mnie, że to jest właśnie to, że to tak ma być, no to jest oczywiste, że to tak musi być, prawda? Więc jakby zamiast to pójść w jakiś taki wolny rynek, to mi bardziej raczej mnie zainteresowały te, powiedzmy, takie no, poglądy konserwatywne i to w takim bardzo radykalnym rozumieniu. I zacząłem się w tym kierunku rozwijać, no ale też sporo czasu minęło, zanim odkryłem i starą mszę, co to jest i też jakoś zupełnie przypadkiem i te wszystkie stare jakieś encykliki, stare poglądy. Tak więc jakby to jakoś tam to rozumiałem w jakimś tam zakresie, ale to było jednak ciągle takie rozumienie, powiedzmy, nie do końca jakby zintegrowane, nie do końca jakoś połączone. Prawda? I tak w końcu już na tych studiach doktoranckich tam dość tak trochę szybciej napisałem pracę doktorską, bo już wiedziałem, że będę się starał o przyjęcie do seminarium, że kapłaństwo będzie moim powołaniem, czy jest moim powołaniem, jak odkryte takie, nie? Że właściwie niczego innego tutaj na ziemi jakby no nie pragnę robić, ale to właśnie wcale nie było na tej zasadzie, że ja przestałem jakoś być naukowcem, tylko to też wynikało, w tym czasie studiów doktoranckich miałem więcej czasu, paradoksalnie można powiedzieć, i wtedy zacząłem interesować się świętym Tomaszem. Znaczy to właściwie sam ten impuls do poznawania świętego Tomasza to znowu gdzieś tam z Najwyższego Czasu i tam z tych jakichś artykułów, które dotyczyły częstych spraw konserwatywnych, poprzez fascynację doktrynami politycznymi, tymi kontrrewolucyjnymi, no to tam było bardzo blisko, to już jest bardzo blisko do świętego Tomasza, do filozofii klasycznej, tej antycznej, do Platona, Arystotelesa, no i wtedy to już Tomasz się pojawia, można powiedzieć, już tak bardzo szybko, bardzo łatwo, spontanicznie, więc ja zacząłem czytać Tomasza, oczywiście też nie znając dobrze tych terminów metafizycznych, ale już tam jakoś interesując się, jakoś tam poznając powierzchownie i wiedząc, że to jest coś bardzo wartościowego, bo to widziałem, że to się sprawdza wielu, że dobrze opisuje rzeczywistość w sposób taki bardzo realistyczny. To akurat było dla mnie oczywiste, że Tomasz jako realista jest tu jedynym jakby dającym poprawne odpowiedzi, bo dla fizyków akurat na szczęście nie ma takiej pokusy, że jest jakiś tam do filozofii idealistycznej jakiegoś pociągu, raczej nie ma wśród fizyków. Tam raczej jest anty powiedzmy takim, prawda? Znaczy jakby no, negacja filozofii no, jako takiej, no, to wiadomo, natomiast jeśli chodzi o filozofię idealistyczną, na szczęście nikt tam specjalnie no, nie ma takich, jakichś takich tendencji. No a ponadto jeszcze takim pamiętam, też to jest ciekawe, że takim znaczącym jakimś momentem, który spowodował zainteresowanie Tomaszem, to była Eucharystia, bo tak sobie pomyślałem, że z punktu widzenia fizyki to konsekrowana hostia jest zupełnie nie do odróżnienia od niekonsekrowanej, że możemy nawet użyć mikroskopu jakiegoś tam skaningowego, czy tam jakichś urządzeń różnych takich, jakichkolwiek, no, wszelkich, jakie daje nam tylko fizyka, czy wszystkie te związane, jakieś inżynieria, która jest oparta na fizyce, rozumieniu rzeczywistości, tym poziomie takim fizykalnym i nie jesteśmy w stanie rozróżnić tego. A ja przecież jako katolik wiem, że to jest coś innego. A więc musi być coś głębszego, musi być coś jakby jeszcze głębszego, bardzo realnego,
Ale fizyka nie daje odpowiedzi na to pytanie, nie dociera do tego, więc w takim razie trzeba się zainteresować metafizyką, trzeba się zainteresować tym, co pozwala nam dojrzeć rzeczywistość na tym najbardziej takim podstawowym poziomie. Nie? Także to było takie, powiedzmy, to trochę tymi liniami to po prostu doszło to myślenie. No i to już właściwie wtedy pamiętam, że powiedziałem swoim promotorowi, że tak, że będziemy tu szybciej pracę bronili, bo będę się starał pójść do seminarium duchownego. No i tak to się mniej więcej potoczyło. I wtedy powiedziałem rodzicom. I wtedy się zszokowałem, bo się okazało, że to już było nie co prawda ukartowane, ale że to zostało tak naprawdę już jakoś spowodowane przez wydarzenia, o których ja nie miałem zielonego pojęcia. Także jakby wracamy do samego początku w ten sposób. Bardzo dziękuję. To faktycznie ciekawa historia. Raczej chyba człowiek spodziewałby się właśnie jakiegoś gwałtownego wstrząsu, który nagle naukowca sprowadza do seminarium, a tutaj nie mamy nagłego wstrząsu, tylko mamy taką powolną drogę, która w jakiś sposób tak może trochę krążąc, ale jednak zdąża do tego celu. To faktycznie jest dosyć ciekawe. No i teraz, co się wydarzyło w seminarium? To znaczy, jak ksiądz wspomina ten czas i tutaj już też w kontekście tych doświadczeń, powiedzmy takich z modernizmem. Czy tam już ksiądz wszedł w kontakt z tradycją? Na ile? Jak to wyglądało? No to wyglądało w ten sposób, że ja już trochę jakby znałem tą tematykę, ale tak po prostu no nie wiedziałem, jak bardzo mocno są zainfekowane seminaria. W ogóle Kościół, jak bardzo jest zainfekowany, bo to ciężko w ogóle tak przypuszczać. Tym bardziej, że to jeszcze było jakiś czas temu. No i tak człowiek świecki przecież jest od pewnych rzeczy tak trochę no, odseparowany, pewnych rzeczy nie jest świadomy. Ale pamiętam, że już na samym wstępie, to znaczy przy składaniu papierów do seminarium, to był taki egzamin, rodzaj egzaminu wstępnego z teologii, nazwijmy to tak, z jakiejś takiej wiedzy, jakiejś takiej wstępnej. I trzeba było napisać no coś w rodzaju takiego krótkiego wypracowania tam już w tej sali. Były trzy tematy do wyboru. I pierwszy temat, jak rozumieć, co to jest wiara? Różne rozumienie wiary, czy jak twoje rozumienie wiary, czym jest wiara? I pamiętam, że pisałem wtedy o wierze w rozumieniu katolicyzmu, protestantyzmu i modernizmu. To trzy takie były, czyli jakby to wiedziałem, że takie są. No i tak się zastanawiałem, jak oni to ocenią, ale tam wszystko było dobrze, czy to nie było żadnego problemu, po prostu, że aha, no to dobrze, wszystko jest w porządku. No to myślę sobie, no to dobrze, no to widocznie to tak można pisać, że jest katolicyzm, jest protestantyzm, jest modernizm, ale tam na niektórych wykładach jakieś takie dziwne czasem się treści pojawiały. Na pierwszym roku, to wiadomo, to w każdym seminarium to inaczej wygląda, tam akurat były wykłady, no takie nazwijmy to wstępne z różnych przedmiotów, wstępy do Pisma Świętego, wstęp do tam takiej czy innej dziedziny jakiejś teologicznej. No i tak się miejscami dziwiłem, że na przykład profesor z biblistyki przedstawiał wizję Boga, tam chodziło konkretnie o opowiadanie o Abrahamie, o wyborze Abrahama. No i to było tak przedstawione, jakby Abraham, znaczy tak, Pan Bóg, no jakby tak dosłownie było pisane, że Pan Bóg po prostu no, nie wie, co Abraham wybierze. To znaczy on po prostu daje pewną propozycję i ryzykuje. Pan Bóg ryzykuje, Pan Bóg nie wie, jak to się skończy, no ale może sobie pozwolić na to ryzyko, bo jest Bogiem. Ryzykuje, no i taka propozycja jest złożona. Abraham się no to akurat decyduje na tak. Rzeczywiście udaje się Panu Bogu za pierwszym razem, nazwijmy to, nie? A gdyby się nie udało za pierwszym razem, to Pan Bóg ma jakiś tam plan ratunkowy, nie? Myślę sobie, no przecież to kompletny jakiś absurd, to przecież kompletnie z punktu widzenia filozofii Tomasza, wizji Boga, nawet takiej, powiedzmy, nawet bardzo zdroworozsądkowej, to co się już nie zgadza, a już z punktu widzenia takiej teologicznej, że czysty akt i tak dalej, nie ma żadnej możliwości, a już to znałem, że tak, wiedziałem, że tak jest, no to po prostu to jakaś kompletna bzdura, no co to w ogóle jest, że to śmiech na sali, to wizja Boga dla przedszkolaków. A to bibliści mają taką wizję Boga, nie? Coś tu się nie zgadza, co to jest. No i potem tam na niektórych zajęciach się podobne jakieś takie rzeczy zdarzały, takie różne dziwne. I pamiętam, że to już, tylko że to było chyba tam na drugim roku,
czy pod koniec pierwszego, już nie pamiętam, chyba jest na drugim roku, no w semestrze letnim na drugim roku przedmiot, który kiedyś nazywał się apologetyką, a teraz to jest teologia fundamentalna i tam była po prostu tak wprost uczona no, herezja, no, po prostu było zanegowana była no, formuła doktrynalna, formuła dogmatyczna pierwszego Soboru Watykańskiego, dotycząca możliwości poznania Boga za pomocą przyrodzonego światła intelektu ludzkiego. No i to było tak zupełnie zanegowane. Ja tam oczywiście protestowałem. Ja tam w ogóle byłem może nie tak bardzo niegrzecznym uczniem, jak wcześniej w szkole średniej, ale byłem takim problematycznym, bo jak coś mi się nie zgadzało, to ja się tam modliłem do Ducha Świętego, co mam zrobić i często było tak, że no to trzeba reagować. A czasem było tak, że po prostu nie reagowałem, bo widziałem, że to po prostu jak to taki beton, że to jak, ja tylko mogę stracić, a nic się nie da zrobić. Ale byli tacy profesorowie, że była nadzieja, że się coś da zrobić. No więc wtedy dyskutowałem. Tylko się okazywało, że się i tak nic nie da, nie najczęściej. A jak tłumaczyli tą formułę, że jesteśmy w stanie poznać Pana Boga światłem rozumu? Ona musiała być, no bo podejrzewam, że nie była tak po prostu zanegowana, że się nie da, tylko jakoś tłumaczyli to naokoło pewnie. Oni podchodzili do tego w ten sposób, że po prostu twierdzili, że oni nie negują, że, czyli nie byli heretykami formalnymi, bo oni twierdzili, że oni nie negują tego, co Sobór Watykański I powiedział, czy napisał, tylko oni jakby, bo oni podchodzili w ten sposób, że Sobór Watykański I powiedział nie, że my jesteśmy w stanie poznać Boga, tylko że my możemy argumentować na rzecz Boga. Czyli że to są wszystko argumenty. I to trochę idzie w ten sposób. To nawet Jelisona, zdaje się, w tomizmie jest, tak mi się wydaje, że tak jest, że te pięć dróg świętego Tomasza to nie tyle są dowody, czy dowód jeden jakby taki pięciokrotny, tylko że to są argumenty, że to jest argument. I to trochę na tej zasadzie, że po prostu człowiek nie tyle może udowodnić, tylko może jakby rozum go jakoś podprowadzić, może go podprowadzić. To są pewne argumenty, które podprowadzają. To jest w duchu tego, powiedzmy, sceptycyzmu takiego, nie? To trochę współgra, dość mocno współgra z modernizmem. To są pewne tylko argumenty, które podprowadzają nasz rozum do poznania prawdy o Bogu, ale my nie poznajemy, tylko to już jest akt wiary wtedy. I to już nie jest już kwestia intelektu. Więc w ten sposób to było robione. To ciekawe, no bo jednak Sobór Watykański I mówi to bardzo wyraźnie, że rozum ludzki właśnie naturalnym światłem może z całą pewnością poznać istnienie Boga. To jest tak. Ja byłem tego świadomy, że tak jest i dlatego mnie to szokowało, bo kiedy się tym ludziom pokazywało, jak jest, to oni się denerwowali. I to jest trochę tak, jakby na przykład ktoś pokazywał, dajmy na to zdjęcie z sygnalizacji świetlnej, tam światło jest czerwone, żółte, zielone i świeci się wyraźnie czerwone i on pokazuje ten obrazek i mówi spójrzcie, tutaj pali się zielone. A każdy widzi, że jest czerwone. Nie, to jest zielone światło. I to jest na tej zasadzie, że można im pokazywać, że oni nawet pokazują pewne rzeczy i twierdzą jakby coś innego niż jest naprawdę. I to jest przedziwne, ale to tak mniej więcej wygląda. Nie wiem dlaczego tak, jak to jest w ogóle możliwe, to na pewno nie jest łatwo wyjaśnić. Ale to nie była jedyna herezja. Czy tam na pewno takich herezji było więcej odnośnie, bo to zależy wszystko z jakim profesorem. Mieliśmy akurat z sakramentologii, mieliśmy z profesorem, który doktoryzował się w Niemczech. No jak się można spodziewać, tam było trochę, no dość dużo było takich dziwnych jakichś pomysłów. Także rozumienie skuteczności sakramentów trochę inne niż w katolickich katechizmach. Bo ja Sieniatyckiego czytałem, księdza Sieniatyckiego czytałem i po prostu tam dużo rzeczy wychodziło innych niż to było tak na wykładach. Także odnośnie sakramentologii to na pewno było kilka takich. Ja sobie to gdzieś tylko te zeszyty już wyrzuciłem niestety, natomiast miałem kiedyś na marginesie zeszytów miałem taki system, że trzy wykrzykniki to będzie, że coś tu się nie zgadza, jeśli chodzi o doktrynę. I tam łącznie to tak między 10 a 15 było takich odrębnych takich twierdzeń, które się tak za bardzo nie chciały zgadzać z wiarą katolicką. Tutaj jeśli chodzi o tą poznawalność Boga, to jest takie bardzo ewidentne. To było coś takiego po prostu, taki zgrzyt bardzo mocny. Ale tam było takich rzeczy dużo więcej odnośnie sakramentów, ale też odnośnie na przykład też, chociażby ta kwestia inkluzywizm, ekskluzywizm, to rozumienie po prostu skuteczności katolickiej wiary jako jedynego tego środka, który nas prowadzi do Boga. To też na przykład jest, też na tej powiedzmy tej ala apologetyce, tak? Na tej ala apologetyce jest uczony
pogląd, że tak naprawdę to inne religie też mają, czy bo to jest w dokumentach Soboru Watykańskiego II, że inne religie też mają wartość zbawczą jakoś tam, formalną taką, prawda, jako takie, mają wartość zbawczą, więc to po prostu się nie kleiło. Ale to jest ciekawe, że było trochę takich kleryków, którzy zdawali sobie z tego sprawę, z tych wszystkich absurdów, z błędów Soboru Watykańskiego II. Pamiętam, bo ja byłem tam księgarzem i no oczywiście nie dlatego, żeby propagować te błędy, ale właśnie, żeby móc sprawdzić, co tam jest napisane też i proponowałem kolegom, akurat miałem tam jakiś egzemplarz taki jakiś niepotrzebny, z tych dokumentów Soboru Watykańskiego II, no jako taką książkę. Tak? I pamiętam, że jeden z kleryków powiedział, że on tego nie chce, bo to są błędy, to nie chce tego czytać. Także i to nie był jedyny. Było kilku, tak? Mniej więcej to trochę poniżej 10%, ale prawie do 10%. A też jest bardzo to ciekawe, że do 10%. Dlaczego? Bo to takie badania, to czy ja się tym nie zajmowałem, więc nie wiem, czy tak jest. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale podobno wynika z badań, że w społeczeństwach takich otumanionych propagandą, manipulowanych, to mniej więcej tylko 10% nie ulega manipulacji. 90% ludzi zachowuje się po prostu jak durnie, dają się manipulować. I to trochę się zgadza tutaj z tym procentem kleryków, którzy byli zupełnie świadomi, że to jest nie tak, że to wszystko jest po prostu kompletna bzdura. Tylko jakby, bo tam są takie zasadnicze jakby dwa takie nurty tych kleryków. Znaczy to nurty to nie, to źle powiedziane, ale dwie takie jakby grupy. Bo jedni są, którzy odkrywają, że coś się nie zgadza w dziedzinie teoretycznej, w dziedzinie teologii, czy to dogmatycznej, czy moralnej, czy sakramentalnej, no to różne działy to dogmatycznej, bo w sakramentach tam dużo rzeczy takich jest oczywiście, a drudzy odkrywają, że coś jest nie tak w dziedzinie liturgiki, czyli patrząc na jakby od strony takiej praktycznej bardziej. Nie? Widzą, że coś się nie zgadza. I także taka grupa była. Z tym, że to już były czasy, gdzie się pewnego rodzaju okres takiej tolerancji dla tych innowierców, czyli dla katolików, się kończył w seminariach. I już wtedy zaczął się pojawiać ten problem. I to już na trzecim roku to już było jasne, że zmieniły się władze, zmieniły się pewne... No właśnie tak tutaj weszły te, podobno to z góry, to po prostu chyba z Watykanu przyszło, to wskutek też nowego pontyfikatu Franciszka to się zintensyfikowało, tak skończył się ten okres tolerancji i no i tak właściwie się pojawiły dwie takie zasadnicze, znaczy w tym seminarium moim, którym byłem, dwie takie, no powiedzmy, takie choroby, których nie można tolerować. Znaczy o jednej z nich, no to dobrze, że też się uważali za chorobę, bo to był homoseksualizm i ich zaczęli prześladować jakoś bardziej, a drugim to był tradycjonalizm, czyli to były jakby zrównane ze sobą dwie takie przeszkody do kapłaństwa. Homoseksualizm i tradycjonalizm, to były takie dwie. A to oznacza, że wcześniej też obie były jako tak tolerowane. No, dokładnie, wcześniej był okres tolerancji dla innowierców, dla odmieńców, dla różnych innych, tak. Błąd i prawda były, bo na takim, powiedzmy, liberalizm w swojej łagodnej postaci toleruje prawdę, ale liberalizm w tej postaci radykalnej staje się faszyzmem. Bo faszyzm jest zresztą, to sam Mussolini pisał, to jest właśnie taka radykalna postać liberalizmu. Zradykalizował się ów liberalizm, no i wtedy już prawda już nie była tolerowana, zaczęła być zwalczana. A wcześniej tam jakoś była tolerowana do pewnego stopnia. Zasadniczo to jakby no nie spotykały jakieś szykany kleryków z tego powodu, że no tak jak ja na przykład tam jakieś no występowałem przeciwko temu nauczaniu w jakimś tam stopniu, ale nic się z tego powodu nie działo, ani moje jakieś oceny, ani nikt mi nie mówił, że coś jest nie tak. Owszem, jeśli chodzi o ojców duchownych, to oni byli trochę pod wpływem tych wszystkich tych nazwijmy trochę tych protestanckich jakichś tam tendencji, no ale też jakoś tam to tolerowali normalność, bo jeden z ojców był jeszcze trochę normalny i można do niego było chodzić. Więc to jakby wszystko tam jakoś jeszcze przechodziło. Natomiast przy tym nowym nurcie, no to już nie. I wtedy, w tym trzecim roku już jakby czułem tak, że to coś się, no znowu takie niby przeczucie, no że tam raczej ta anioł stróż po prostu podpowiadał, że trzeba coś zrobić, bo tutaj się nie da wytrzymać dłużej. Niech ksiądz powie naszym widzom, w jakim seminarium? Byłem w seminarium lubelskim i no i tak zasadniczo właśnie ten okres był bardzo duchowo, bardzo owocny, bo jakby
No bo ja musiałem, jakby nie mając jakby takiego oparcia w tych ojcach za bardzo, bo mimo wszystko na tym, że coś tam tolerowali, to wcale tego jakoś nie popierali. Te wykłady, gdzie ja musiałem sam pewne rzeczy jakbyś tam odróżniać, ale miałem dostęp do tych starych podręczników i to nie było jakoś tam, powiedzmy, zabronione, nazwijmy to. I trochę, jednak dość dużo swobody było w takim pozytywnym sensie. To znaczy, że można było po prostu modlić się tak jakby, no, nazwijmy to, no, w taki normalny sposób, czy nie uczestniczyć w tych wszystkich jakichś charyzmatyckich takich, nazwijmy to, charyzmatyckich, że to i schizma, i taki, i właśnie i te charyzmatyczne rzeczy. Także to jakoś tak to działało, natomiast znaczy to ja i tak już wtedy się zastanawiałem, co się to z tym będzie działo później, jak to Pan Bóg pokieruje. Ja pokierował w ten sposób, że po prostu na, właściwie już prawie, że w ostatnim momencie na tym trzecim roku, tuż przed ostatnim egzaminem, rektor mi powiedział, że po prostu taką podjęli decyzję wychowawcy, że mnie wyślą na urlop dziekański. A to już było wiadomo, o co chodzi, bo były już takie przypadki wcześniej, że ktoś szedł, to trochę tak jak z nowotworem, z przerzutami złośliwym, że jak już ktoś ma, no to jest duża szansa, że nie wyjdzie. To trochę tak, coś takiego, że już jeżeli był skierowany na taki urlop dziekański, to znaczy, że już mu podziękowali, tylko on jeszcze o tym nie wie. To jest trochę na tej zasadzie, nie? Żeby tak w białych rękawiczkach kogoś wyrzucić. Oni tak lubili robić. I dlatego ja już wiedziałem, że to trzeba coś z tym zrobić, ale nie wiedziałem, co zrobić, bo żeby się dostać do innego seminarium, to zawsze jest potrzebna opinia z tego poprzedniego. No i teraz jest problem, jak to zrobić, żeby ta opinia z poprzedniego była dobra. I co tutaj zrobić, w jaki sposób pokierować tym, tak? No i ja zrobiłem po prostu, podszedłem do tego w ten sposób, że zacząłem, że i tak wcześniej odmawiałem, ale zacząłem odmawiać kilka razy pod rząd nowenę pompejańską. I to poskutkowało w tym sensie, że ona się skończyła dokładnie 15 sierpnia. To też tak ciekawie, że akurat się wtedy skończyła. I wtedy miałem takie natchnienie, żeby zadzwonić do profesora, który wykładał nam Stary Testament, a który był rektorem w Przemyślu. I my żeśmy wiedzieli, że on jeszcze jakby trzyma się tej starej linii, że to jakoś inaczej wygląda. No i tak się akurat złożyło, że ja dosłownie no tak po prostu przez telefon zostałem tam przyjęty. Zadzwoniłem do niego i on mi przyjął przez telefon. Tak zupełnie jakby nie patrząc na jakieś tam różne rzeczy. Tak? No i się udało tam przenieść i tam byłem na czwartym roku i to wszystko jeszcze było takie, no tak, bo jeśli chodzi o teologię dogmatyczną, to tam z kolei rzeczywiście ona nie była heretycka. Była uczona według starego podręcznika jeszcze z tego z lat 60., takiego powiedzmy około soborowego, ale tak naprawdę to było przedsoborowe. Oczywiście no to tak czy siak, to te jakoś rykoszetem ta nauka soborowa gdzieś tam się pojawiała, gdzieś, bo to w prawie kanonicznym w kodeksie nowym prawa kanonicznego, tam się zła definicja kościoła, czasami się tam pojawiały jakieś takie dziwne rzeczy, ale też teologię moralną mieliśmy bardzo taką katolicką i dogmatyczną. Te ważne rzeczy, duchowość też była, jeszcze ojcowie duchowni jeszcze byli według starych, bo oni tam 3 okresy życia wewnętrznego jeszcze się na tym wychowywali, a ja to też czytałem jeszcze w seminarium lubelskim, więc było dużo więcej. A też ciekawe, bo filozofię akurat miałem w seminarium lubelskim jeszcze według ojca Kromca, miałem tą dobrą, a tam już bym tego nie miał, bo oni tam mieli filozofię jakąś taką, nie wiadomo jaką właściwie, ciężko nawet określić, ale z kolei, żeby napisać pracę magisterską z teologii, bo to kapłan musi z teologii napisać, to w seminarium lubelskim nie mógłbym napisać, bo tam na dogmatyce siedzą tylko sami personaliści, tacy różni, tam dziwni ludzie, którzy tylko tam przez przypadki odmieniają słowo osoba, prozopoiczny, personalny i tak dalej, i to księdza Bartnika był tam taki nurt cały teologiczny, tak, księdza Bartnika. I tego się po prostu nie dało w ogóle. Czyli dla mnie no to po prostu był jakiś postmodernistyczny bełkot, po prostu jakieś tam odmienianie tylko przez przypadki liczby i rodzaje słów persona, prozopos i tam inne takie rzeczy, i tam jeszcze tak osoba, persona i tak dalej. I to w kółko to samo i nic z tego nie wynikało. Natomiast tam się w Przemyślu można było, się okazało, napisać pracę magisterską ze świętego Tomasza z teologii. Tak jak sobie taki temat wybrałem, to wszystko było dobrze, wszystko przechodziło, wszystko było w porządku. Nie? Nawet się bardzo cieszył promotor, że coś takiego pisze. On się sam jakby też przekonywał do Tomasza, można powiedzieć, jakby czytając moją pracę, czy jakby się jakby też przekonywał, że to wszystko jest tak właśnie, a nie inaczej, i że to tak, i że niepotrzebnie od tego, żeśmy odeszli. Także bardzo ciekawe.
Z tym, że tam też się już potem zmienił nurt dominujący, no bo to tak jest niestety w Kościele, że no wiadomo, nie, że to... Także tam zmiany też doszły, tylko że później, kiedy już byłem na 5. i 6. roku, no to już też rektor się zmienił, to rektor jest taką postacią ważną, tak jak dyrektor w szkole, no tak jak dyrektor w jakiejś fabryce po jakimś czasie, wszystko się też jakby dostosowuje, no wiadomo. Więc już też wiedziałem, że coś jest nie tak i kiedy już byłem diakonem, kiedy właśnie ciekawe, że tuż przed święceniami na diakona, to mi tak ni z gruszki, ni z pietruszki, nagle tam było takie spotkanie z ojcem duchownym i zaczął mi takie pytania zadawać o posłuszeństwo, jak ja rozumiem posłuszeństwo, takie ciekawe, takie, nie? No to ja mówiłem, no tak jak u świętego Tomasza jest coś, no przy tym nie pamiętam dokładnie, jak odpowiedziałem, to jednak to wiadomo, że to dawno temu i tak nie było to jakoś specjalnie rozbudowana ta rozmowa, ale to jest ciekawe, że już tak coś wiedziałem, że coś tu chyba jest takiego, chociaż nikt mi tak nic nie powiedział, bo to właściwie nie. Także coś takiego już jakby dało się wyczuć. No i później się też jakoś okazało tuż przed tymi święceniami kapłańskimi, że coś im tam chyba we mnie przeszkadza, bo to tak. Też dostałem taką parafię praktyk tuż przed święceniami, taką dość trudną, taką, na której, jak się potem okazało, na której byli tacy, którzy się starą mszą interesowali, to tak wyglądało, jakby chcieli, no nie wiem, tak przestraszyć, czy jakoś tak, no, coś takiego zrobić, prawda? Bo to są takie różne mechanizmy, bo tak, albo się kogoś ostatecznie wyrzuca, no albo można kogoś przestraszyć, można go jakoś tam uwikłać w jakąś współpracę. Tak? Od właśnie ostatni epizod mojej bytności w Seminarium Lubelskim, bo ono niestety jest z racji tego, że tam jest bliskość kulu i tak dalej, to ono niestety jest trochę przesiąknięte wpływami agentury po prostu tej dawnej komunistycznej. Tak? I to oni mają taką specyficzną mentalność i specyficzne metody działania. I tam też byłem, tak jak już tam wiedzieli, że ja się boję, że mogą mnie wyrzucić, no bo tam tak wziął mi tam jeden z wychowawców na taką rozmowę, gdzie tam próbował jakieś tam rzeczy zauważone u mnie przedstawić jako już takie przeszkody niemalże do święceń. No i wtedy po przedstawieniu tych argumentów, kiedy już tam myślał, że już się tam boję i już na pewno wszystko tam podpiszę, co mi tam każą, no to taką propozycję przedłożył, że tak, no to tu będziesz przychodził do mnie, będziesz mówił, co się tam dzieje na roku, co tam koledzy robią, co mówią i tam jakoś się dogadamy, jakoś tam będzie. Nie? Z tym, że ja po prostu poszedłem od razu do ojca duchownego i powiedziałem, że coś takiego miało miejsce. I najbardziej mnie zszokowało to, że ojciec duchowny się wcale nie zdziwił i od razu mi uwierzył, co mnie jeszcze bardziej zszokowało. Bo gdybym ja był ojcem duchownym, gdyby to było normalne, to ja bym w pierwszej kolejności bronił kapłanów. To jest normalne, że na przykład jeżeli idzie uczeń do nauczyciela i mówi, że inny nauczyciel się tam jest jakiś nienormalny, coś mu tam robi, krzywda jakoś, to jest pierwszy taki odruch, że no broni się tego po prostu swojego grona. To jest naturalny instynkt, nie? I broni się tego, który ma jakiś autorytet. A jeżeli on od razu po prostu tak uwierzył, tak jakby po prostu nie musiałem go przekonywać, że coś takiego miało miejsce, no to jakby to oczywiste było, prawda? Wtedy się jeszcze bardziej zszokowałem, że to coś nie tak jest i że to dobrze, że w czymś takim nie tkwić, bo to człowiek się uwikła w jakieś tam rzeczy różne i do końca życia będzie uwikłany i się do końca już nie zdoła tego uwolnić. To jest straszne, nie? I to jest straszne. A w Przemyślu już tego na szczęście tam nie było, nikt mnie tam nie próbował jakoś angażować, jakąś współpracę i zachęcać, żebym coś tam robił i na kogoś donosił i tak dalej. Natomiast no to już widać było, że tak z wielkimi chyba oporami mnie wyświęcono, tak też nieoficjalnie wiem tylko, no bo trudno oficjalnie wiedzieć, ale nieoficjalnie, że po prostu się wstawił ten stary rektor i jeszcze poprzedni biskup podobno też. I to trochę tak, ale to z takich zupełnie nieoficjalnych źródeł. Także tak się akurat złożyło cudownie, tak się cudownie złożyło, można powiedzieć, że się udało jakoś, ale już wtedy jakby no, człowiek już ma taką skazę, bo jakby widzi, że no, stara się to normalnie wszystko robić i to jest jakby ledwie tolerowane, bo ledwie tolerowanie to jest jakby właściwa reakcja na błąd, na zło. Toleruje się zło, dobro ma być akceptowane, ma być afirmowane, a nie zaledwie tolerowane. Znaczy, że to jest system taki jakby no, już przesiąknięty jakimiś zasadami fałszywymi, skoro on tylko toleruje zaledwie dobro. No to coś nie tak jest, nie? Bo przecież to nie chodziło o jakieś moje tam ubytki, które też przecież były, znaczy w sensie defekty jakieś, bo każdy tam ma, ale to chodziło o te jakieś rzeczy dobre, no bo to jakby oni to gdzieś tam w różny sposób no, tak pokazywali, o co chodzi. Nie chodziło im o jakieś tam rzeczy złe, tylko niestety o te dobre.
Tak więc to tak wyglądało i potem już byłem na parafii, no to, to nagle po prostu na wszystko się zmieniło, można powiedzieć, w tym sensie, że będąc kapłanem jakby się otworzyły oczy nagle, toż ta łaska tych święceń zadziałała i wtedy jakby już od razu zrozumiałem, że po prostu, no, że to tak, no, nie może tak być, że to jest jednak, że to jest pójście za jakimś kompromisem, że po prostu być tkwienie w tych strukturach posoborowych, mimo że ja wiem jakby wszystko jak jest i tak dalej, ale to jakby brakuje pewnego zewnętrznego wyrazu tych zasad teoretycznych. No bo ja byłem, jestem teoretykiem, dla mnie te zasady były zasadnicze, no tak jak słowo zasada zresztą, ale jakby no ta zasada musi być wyrażana w sposób zewnętrzny. No i tutaj no nie jest, chociażby właśnie w liturgii na mszy świętej. Mnie to zaczęło strasznie mnie to, ta nowa msza z tymi brakami, deficytami zaczęła mnie bardzo boleć. Zaczęło mi to bardzo przeszkadzać. Pamiętam już na jesieni, jak byłem święcony w czerwcu 2019 roku, to już gdzieś tam w okolicach października mnie to już zaczęło bardzo boleć, że to coś jest nie tak, że to ofertorium jest po prostu strasznie infantylne, nędzne. Po prostu, jakby wiedziałem, co się za nim kryje i jakby intencjonalnie jakby dokonywałem tego właściwego, nazwijmy to, ale te słowa, to wszystko nie pasuje. To jest po prostu wszystko nie tak, jak trzeba. Nie? I wtedy już myślałem na tym, żeby to wszystko jakoś zostawić i stać się kapłanem tradycji. Natomiast no, to jest chociażby z racji obciążenia katechezą. Miałem ponad jeden etat. Ja nie miałem żadnego dnia wolnego, bo sobota to jest dzień na spotkania z ministrantami, jakieś tam różne grupy parafialne i pisanie kazania, trochę jakiś tam odpoczynek. Niedziela to jest dzień zajęty i potem od poniedziałku do piątku cały czas katecheza, albo w przypadku pierwszych piątków, no to wtedy jeszcze poza katechezą jeszcze trzeba było no, wszystkie te pierwszopiątkowe rzeczy, ale jeszcze tam były te odwiedziny chorych i tak dalej, i tak dalej. Więc to praktycznie cały tydzień był zajęty i tak po prostu przez no cały czas, można powiedzieć, bez jakiegokolwiek odpoczynku. Więc wtedy jest czasu bardzo mało, żeby no, wystarczająco na to, żeby pomyśleć, co trzeba robić, ale nie ma czasu, żeby to rzeczywiście zrobić. I to, potem były ferie zimowe, gdzie też nie mogłem odpocząć, bo akurat proboszcz się pochorował, musiałem go zastąpić właściwie i na pierwszej parafii po pół roku po święceniach musiałem jakby wypełniać zadania proboszcza jeszcze w czasie, kiedy były kolędy. Także to wszystko się tak złożyło, prawda? I wtedy właściwie już chciałem pojechać na kolekcję do Radości, kolekcji ignacjańskiej, ale z racji choroby proboszcza nie mogłem i musiałem czekać na tą letnią, że tak powiem, edycję, a w międzyczasie przyszła pandemia. Przyszła pandemia, która też jakby no dodała dodatkowej motywacji, ale to już właśnie nic nie zmieniła co do jakiegoś podejścia, bo już to właściwie gdzieś tam w okolicach tego listopada czy grudnia to już wiedziałem, że chcę przejść do Bractwa, tylko nie wiedziałem, w jaki sposób to się dokona. Nie wiedziałem po prostu, jak to zrobić, bo tkwiąc w takim systemie, mając te wszystkie zajęcia, no nie mogę tak po prostu nagle wyjechać, nie? Natomiast, tym bardziej, że potem jeszcze proboszcz się pochorował i tak dalej. Natomiast kiedy przyszła pandemia, to dodała motywacji. Było wtedy więcej czasu, bo nie miałem zajęć z przedszkolakami, z klasami 1-3, bo one tam miały tylko na odległość były zajęcia, więc wtedy się uczyłem starej mszy po prostu dość intensywnie. Zresztą nawet i wcześniej się trochę uczyłem już, ale to uczyłem się i przed święceniami, ale wtedy się już uczyłem tak dzień w dzień, po prostu brałem sobie mszał i czytałem. No i tak to mniej więcej wyglądało i potem pojechałem na rekolekcję i to się właściwie już wtedy jakby rozpoczął ten proces taki bolesny wyzwalania się po prostu z tych różnych tych formalnych jakichś zależności. No ja bym chciał może jednak wrócić jeszcze jeden krok do tyłu. I jeśli chodzi o seminaria, jedno i drugie, wspomniał ksiądz tą walkę zarówno z przejawami tradycjonalizmu, jak i homoseksualizmu. Oczywiście bez jakichkolwiek nazwisk, ale być może jest ksiądz w stanie nam trochę sprecyzować, jak to wyglądało i w jednym, i w drugim przypadku. To znaczy, jakie sytuacje nagle przestały być tolerowane. Jasne. Czy jeśli chodzi o homoseksualizm, to mnie tam nigdy nikt nie posądzał o to, więc to jakoś też no nie... No ja też się skupiałem na tych rzeczach ważnych, więc ja nie wiem, co inni tam robili w tym czasie, kiedy ja czytałem książki, ale podejrzewam, że może coś głupiego albo złego. No. Natomiast jeśli chodzi o te przejawy tradycjonalizmu, to wystarczyło, że ktoś cały czas w sutanie chodził na przykład, a nie w stroju świeckim. Tak?
To już było bardzo podejrzane, to już było ledwie tolerowane, że chodzi w sutannie. To już był taki objaw. Tak? Znaczy, rok młodszy ode mnie, taki kolega, który w seminarium lubelskim został właśnie podziękowany, podziękowali mu. I to zasadniczo chyba głównie dlatego, że chodził wszędzie w sutannie, a jeszcze się ośmielił mieć jeszcze ten płaszcz taki, tak? Mieć ten płaszcz kapłański, to już w ogóle jakieś dziwactwo takie skrajne. Także chociażby to, no i na rzecz, że na wykładach ma jakieś tam wątpliwości, coś mu się nie zgadza. Cytuję sumę teologiczną przeciwko profesorowi, no to widać, że coś tu nie gra. Tak? Poza tym jeszcze, to zapomniałem o tym powiedzieć, ale to też jest takie ciekawe, że na samym początku, na pierwszym roku, tylko ja w tym dosyć no, odmówiłem jakby chęci wziąć, znaczy nie wziąłem w tym udziału, ale były tak jakby przewidziane dla wszystkich, tak powiedzmy, obligatoryjnie, tylko że wtedy jeszcze był ten inny etap, był jeszcze tej tolerancji dla innowierców, nazwijmy to, więc to jakby to było wszystko, jakby tam nikt mnie o to nie oskarżał, ale nie wziąłem udziału w kursie Alfa, bo był taki na pierwszym roku obligatoryjny dla kleryków. Także to tak mniej więcej wyglądało. Więc były takie rzeczy, że oni to mogli połączyć fakty. To byli inteligentni ludzie, to oni to dobrze wiedzieli. Bo to też nie jest tak, że oni nie wiedzą, że oni są głupi. To znaczy w takim sensie trochę są głupi jak Lucyfer, że są po złej stronie barykady, ale nie są głupi w tym sensie, że są, nie mają cnoty pojętności, że oni po prostu nie wiedzą, co się dzieje, tylko tak patrzą po prostu w sufit i tak z taką gębą rozdziawioną i się zastanawiają, o co tu chodzi. Oni bardzo dobrze wiedzą, o co chodzi, bardzo dobrze wiedzą. A jeżeli czegoś nie wiedzą, to tak pisze święty Tomasz o tych zwierzchnikach synagogi, którzy odpowiadają w pierwszej kolejności za ukrzyżowanie Chrystusa, że jeżeli czegoś nie wiedzą, to tylko dlatego, że po prostu nie chcą pójść za tym światem, które mają, nie? Nawet tym naturalnym, że po prostu pewnych rzeczy o Chrystusie tamci nie chcieli poznać, dlatego nie poznali, ale mieli taką możliwość. Tak samo ci mają możliwość poznania, oni dobrze wiedzą, jak jest. Tylko jakby jest zawsze ta pokusa, i która też jest i w księżach tradycji, bo ona jest zawsze, wszędzie, bo to jest przez zranienie grzechem, przez grzech pierworodny, że możemy sobie jakby próbować jakby Kościół tak trochę sprywatyzować, że on nie jest Chrystusowy, tylko on jest nasz. My jakby go według własnego pomysłu, ale to w tym sensie każdy, to tylko święci tak naprawdę do końca to przezwyciężają, bo kiedy po prostu zaczynają już lgnąć do woli Bożej tak bardzo, że nawet tego swojego sposobu czynienia dobra nie stawiają na równi z tym, z wolą Bożą, tak? Tylko się poddają woli Bożej. Także to jest bardzo trudne i na nas też ta pokusa czyha, tylko w sposób bardzo wysubtelniony, a tam jest taka bardzo siermierzna, że my sobie ten Kościół tak troszkę, no w sumie wiemy jak jest, ale my tak to zrobimy tak po ludzku, tak? Że jakby trochę na tej zasadzie, że no weźmiemy te zasady świata, weźmiemy trochę tych katolickich, pomieszamy to, tak? I jakoś to, bo cnota to nie jest przecież, to nie jest kompromis, cnota nie jest mechaniczną mieszanką dwóch skrajnych jakichś tam tendencji, tylko jest szczytem ponad tym wszystkim, nie? Jest właśnie to dzięki Bogu możemy, a tutaj, gdy tak po ludzku działamy, no to wtedy to się zawsze taka mieszanka z tego zrobi. To jest ta niebezpieczna tendencja, tak? Dobrze. Ja jednak będę drążył temat. Jednak jest to w jakiś sposób intrygujące, skoro ksiądz wspomniał to, że pojawiła się w pewnym momencie wyraźniejsza walka z homoseksualizmem, no to jednak w jakiś sposób była ona odczuwalna? To znaczy tak, w seminarium lubelskim, bo w seminarium przemyskim to tam nie znaczy, oba seminaria były na tyle zdrowe, że wiedziano, że to jest coś złego i że trzeba to jakoś eliminować, nie? To przynajmniej tyle. Natomiast w różnym stopniu, no bo różni ludzie w różny sposób akcenty rozkładali, tak? Natomiast to tak, to akurat może nie było takie bardzo ważne, czy w tym sensie, że ja tak tego nie, ja tam nie czułem się jakoś zagrożony tam za specjalnie ze strony jakichś tam czyhających zewsząd, jakichś tam ukrytych homoseksualistów. To raczej nie. Raczej bardziej się donosicieli można było bać, którzy tam będą różne dziwne jakieś tam, zwykłe słowa jakieś mogą po prostu, tak? Znaczy te takie normalne mogą komuś tam przekazać i to jest, bo to bardzo zależy od tego, kto jest szefem, jak on do tego zagadnienia podchodzi, czy on zwraca na to uwagę, czy nie zwraca uwagi, czy kieruje się takimi rzeczami, czy nie kieruje, czy chodzi mu o kształcenie cnót wśród kleryków, czy chodzi tylko o to, żeby to wyglądało ładnie z zewnątrz.
No to jest wielkie zagrożenie, że może w Seminarium Przemyskim na przykład przecież do tej pory tak jest, że oceny jakby samych zewnętrznych takich znaków, to jest tam wielki rygor, bo nie można mieć do tej pory telefonów komórkowych na przykład. Tak? Że Wciąż jeszcze, tak. Także i nawet ten rygor od 2-3 lat właśnie się zwiększył, chociaż już nie ma takiego nacisku na kształcenie cnoty. Jest jakby przeniesiony akcent na kwestie zewnętrzne. Kwestie takie, powiedzmy, dyscyplinarne. Są już na bardzo wysokim poziomie. Ale niestety nie idzie za nim kształcenie tego wszystkiego wewnętrznego. W Seminarium Lubelskim, no co prawda, można było mieć te komórki, ale ja na przykład w ogóle nie miałem, no bo nie było mi to potrzebne i tak naprawdę to też byłem wolny od tego zupełnie, nie? Więc jakoś nie byłem jakby skrzywdzony przez to, że można było te komórki mieć, bo po prostu nie miałem żadnej komórki. Także, znaczy tam w sprawie jakichś tam, powiedzmy, takich no, tych spacerów, no to tam jednak była większa wolność. Można było sobie chodzić w tym czasie, kiedy przeznaczonym na spacery, tak jak się, gdzie się chciało, tak? Bo w Seminarium Przemyskim tylko po dwóch, parami się chodziło. Także trochę było więcej swobody w tym względzie, ale to jakby nie dotykało tego, co jest istotne, bo jakby była jednak wolność od tych elektronicznych rzeczy, od mediów, od tego wszystkiego, co uniemożliwia, czy bardzo utrudnia wejście w relacje z Bogiem. To na szczęście to wszystko było. Tam rozmyślanie w jednym, drugim seminarium było uczone i było praktykowane, także to wszystko jakoś tam było, tak? I rekolekcje jakieś i tak dalej, to wszystko jakoś było, chociaż na przykład jeśli chodzi o treści na rekolekcjach, to były na przykład straszne rzeczy, bo tu jednak to nie był ten zdrowy instynkt, bo sądzę, klerycy mają ten zdrowy instynkt, taką jeszcze regułę fidei, takie coś jeszcze mają, co powoduje, że potrafią intuicyjnie często rozpoznać, co jest dobre, czy co jest złe. Natomiast jeśli chodzi o przełożonych, to oni zasadniczo promowali takich, powiedzmy, w takim nowym stylu, rekolekcjonistów, na przykład biskup Ryś był, na przykład, i tam ludzie tego pokroju, tak mniej więcej podobna taka teologia. Dobrze, to jak się skończyła ta historia, to znaczy, no ostatecznie się jeszcze nie skończyła, ale historia księdza zbliżania się do bractwa. Ksiądz urwał w takim momencie, że jest pandemia i że uczy się ksiądz starej mszy, no i jak już wyglądały te ostatnie kroki? No to ostatnie kroki wyglądały tak, że ja byłem tam jeszcze w międzyczasie, bo to było tak, że ja sam właściwie chciałem jakby być przeniesiony na inną parafię, bo stwierdziłem, że no to będzie takim, co się tak pomodliłem. Panie Boże, daj mi taki znak, ja się przeniosę na nową parafię, gdzie tam może być bardzo różnie i to jakby od ciebie zależy, jak to się tam potoczy. Bo tutaj trochę takim na tych torach takich będąc, no to jest po prostu nie tyle jakby trudno podjąć decyzję, bo to już jakby wiedziałem, ale też chciałem takiego znaku z góry trochę, nie? No w tym sensie, jak to dokonać? Nie tyle, że dokonać, ale w jaki sposób, jak to zrobić, nie? Jakby przy przejściu na inną parafię jest to jakby no łatwiejsze, tak można powiedzieć, jeśli to tak można określić. I tak się akurat złożyło, że na tej nowej parafii po kilku dniach tam mojej bytności pani chciała komunię na rękę i nie dało się jej powiedzieć, wytłumaczyć, że tak nie może dostać, no i tam doniosła do proboszcza i potem ja pojechałem do biskupa i tu się bardzo szybko, właściwie po tygodniu już ta moja obecność na tej nowej parafii, to już sprawa do biskupa trafiła. Tylko tyle, że ja do księdza Karola napisałem list i to już właściwie to już tam wszystko było pozamiatane. Tylko chodziło o to, że oni mnie nie chcieli w diecezji puścić. To znaczy, bo byłem uwiązany przez te jakby umowy o pracę, jeśli chodzi o szkołę, o katechezę i po prostu no, nie mogłem tak po prostu opuścić parafii, a tam diecezji nie chcieli mnie puścić. Po prostu tak, że stwierdzili, że to tam, że tu jakoś to załatwimy, tu jakoś coś zrobimy, to jakoś tam będzie. No i to wtedy doszło do tam drugiego spotkania z biskupem, gdzie no tam byłem przekonywany, że może pójdę w takim razie do bractwa świętego Piotra, to nawet się biskup zgodził na to, żebym poszedł, ale ja nie chciałem, bo to znowu takie byłoby wszystko, to jest takie życie gdzieś tam na marginesie, nie? Bez takiej możliwości jakiegoś realizowania takiego normalnego jakiegoś kapłaństwa jako takiego, nie? To jest jakby zgadzanie się na to, że właśnie prawda i dobro są czymś takim ledwie tolerowanym. Że gdzieś tam na marginesie niech sobie tam żyje. No to w pewnym sensie to już jakby już ta tendencja, już jakby ją przerabiałem, gdzie tam no w sumie oni wiedzieli, ci przełożeni, jaki ja jestem, ale to gdzieś tam na tym marginesie to tam sobie może tam funkcjonować, jak tam nie będzie jakoś specjalnie przeszkadzał reszcie, nie? Że to, tak na tej zasadzie.
Bo jest bardzo dużo takich kapłanów, takich, którzy zasadniczo tam wiedzą, jak jest, to znaczy w tym sensie, że nie tylko, że no, wiedzą, jak jest, jak być powinno i się godzą z tą różnicą, tylko właśnie chcą powrotu do tych starych zasad, tylko nie mają pomysłu, jak tego dokonać. I też częściowo jakoś, powiedzmy, tkwią w schemacie tego fałszywie rozumianego posłuszeństwa, a czasami może to jest kwestia po prostu jakiejś świadomości braku alternatywy. Czyli w ich świadomości nie ma alternatywy, w ich świadomości nie ma możliwości wyjścia z tego, nie? Że wiedzą, że tak być nie powinno, wiedzą, że Kościół jest... Podejrzewam, że w czasie na przykład tego kryzysu arielskiego było często podobnie, że tam ci biskupi byli na przykład pozarażani arianizmem, coś tam księża szeregowi może wcale nie byli wierni, nie byli często, może księża szeregowi też coś nie byli, no ale tak nie bardzo wiedzieli, co mają zrobić. Bo było kilku profesorów i w jednym i drugim seminarium, którzy gdzieś tam na wykładzie potrafili powiedzieć wprost, na przykład jeden powiedział, że on w ogóle nie rozumie tej wolności religijnej, o co tu w ogóle chodzi, i że nie rozumie, dlaczego Bractwo Świętego Pisa X zostało potępione, na przykład. Inny profesor stwierdził, że Sobór Watykański II zepsuł liturgię. Tak? Z kolei jeszcze inny powiedział, że tak naprawdę to ekumenizm w tym obecnym rozumieniu nie pochodzi od Pana Jezusa. I to tak normalnie na wykładzie takie rzeczy były mówione, czyli to nie jest tak, że to oni tam nie wiedzą. Nie? Poza tym, jeśli chodzi o, zwłaszcza o seminarium przemyskie, to tam wśród kleryków, bo to był taki temat tabu, tak, że nie wolno było za bardzo tego tematu starej mszy tak poruszać, tak za bardzo, nie była uczona tak oficjalnie, ale wśród kleryków, to ci klerycy, którzy się interesowali starą mszą, no to oni jakby no, nie tylko lubili tych innych, no bo to zawsze tak jest, ale w takim sensie, że ogólnie byli dobrze odbierani przez wszystkich tych kleryków. To nie było tam jakiegoś takiego napuszczania jednych na drugich. Nie? Czy to tak zasadniczo to było coś takiego, że to, no, to się jakoś cieszyło jakoś tam taką estymą w ogóle stara msza, ale jednak była, mówiąc tym językiem młodzieżowym, zbanowana, było zabronione. Na przykład potem już chodzenie nawet na tą mszę, tak, taką indultową też nie można było chodzić. Więc to wszystko jest takie, no więc pójście do Bractwa Świętego Piotra, no to jest po prostu pójście ciągle tym tropem takiego no, że tu niby tak jest, a niby, no tak, no wiem wszystko jak jest, ale tak naprawdę to nie mogę, czasem mogę pokazać, jak jest, ale czasem muszę to jednak przemilczeć, bo nie mogę do końca pokazać tego, co wiem. No to myślę, ja to już to przerabiałem, to ja już to miałem, to po co mi coś takiego? Już to wiem, że to po prostu ostatecznie to tylko prowadzi do tego, że to się, no te łaski Boże jakoś marnuje, że się nie idzie za tym pociągiem łaski, że to ostatecznie jakby tego skarbu, którego jest się depozytariuszem, nie można do końca przekazywać, nie? Znaczy ja będąc księdzem tam na parafii tej Nowusowej, to na katechezie to zasadniczo, ja w sumie tak tam powiedzmy, no tak w cudzysłowie ryzykowałem, bo ja na przykład jak była msza święta, znaczy nie było takiego tematu, bo nie ma na katechezie takiego tematu, w tych nowych katechezach jest tylko Eucharystia. Ale ja ten mówiłem, że Eucharystia, no to można rozumieć, że to jest Eucharystia sakrament, ale też można powiedzieć, że to jest celebracja Eucharystii, msza święta. I teraz robimy katechezę o mszy świętej, wtedy puszczałem im tam film, msza święta, jakby jest taki dostępny w internecie, to jest coś tercjarze z Bractwa zrobili, że są sceny z pasji Mela Gibsona połączone z mszą trydencką, tak jakoś wplecione jedno w drugie. Nie? Oczywiście tam uczniowie to nie bardzo wiedzieli, co to za msza, bo tutaj jakoś tyłem, tutaj ten coś tego, myśleli, że to gdzieś w Częstochowie nagrane czy gdzieś, bo tam też jest taki ołtarz, tak, taki normalny, ale to im tam wytłumaczyłem, że to taka stara msza i tak dalej, ale nawet tam pamiętam, że nawet robiłem takie lekcje, gdzie wyświetlałem ofertorium, to stare na ekranie, mówiłem właśnie, że teraz są takie modlitwy, ale tak naprawdę to powinny być takie. I tam pokazywałem, jakie one są tamte. No i tam oczywiście mówiłem o mszy świętej, tak po katolicku, tak jak mnie jeszcze uczono do pierwszej komunii świętej. Także to wszystko robiłem i no i co tam jeszcze? Coś tam z łaciny też uczyłem, jakiś Ojcze Nasz, czy coś tam po łacinie, czy znak krzyża. Także to i to wcześniej jako diakon też to robiłem, na tej parafii praktyk na przykład, tak? Także to tak jakby nigdy się tak tym nie bałem tego, także oni to raczej to wszystko wiedzieli. No i tak to też jakoś tam nikt tam nie miał jakichś tam, nie było żadnych problemów z tego tytułu, tak? Też komunii na rękę też, znaczy można było nie udzielić i ci ludzie jakoś to rozumieli na tej mojej pierwszej parafii, nikt tam się nie burzył. Wiedział, że nie może. Niby może, ale nie może i tam grzeczny był, nie? Także też autorytet kapłana jakoś tam szanowali, nie było jakiegoś problemu. Udało się tymi ludzi jakoś tam po katolicku jednak trzymać, no ale to jednak w pewnych granicach, no bo no, w pewnych rzeczy już tam no, nie można jakoś powiedzieć, tak? Czy pewne rzeczy trzeba tam mówić, ale w taki sposób, że tak no, nie, z jednej strony można, a z drugiej strony nie można i trzeba tak to jakoś sprytnie pośrodkować, no, ale to tak ostatecznie to nie prowadzi do zbyt dobrych rezultatów, bo pewnych rzeczy już w pewnym momencie już nie można, nie? Zresztą nie można tak sobie relatywizować, nie można tak mówić dwuznacznie. Nie? Dobrze. Może
krótko, w dwóch zdaniach, jakieś słowa zachęty dla kapłanów, którzy, jak ksiądz powiedział, widzą, co się dzieje, ale nie widzą, co trzeba zrobić. Mhm. Tak, znaczy to, jeśli chodzi o nich, to myślę, że tu przede wszystkim modlitwa za nich, bo oni są na różne haczyki, różne fałszywe tropy są wprowadzeni, czy to przez swoją własną wyobraźnię, czy czasem też może tam przez złego ducha, bo albo się dają złapać na pokusę no, tego fałszywie rozumianego posłuszeństwa, albo jakiegoś względu na osoby. To w moim przypadku nie było problemem akurat, dzięki Bogu, bo moi rodzice jakby to nie oponowali, nie było jakiegoś problemu, ale to czasem tak może być, że no, dajmy na to, tak, mama powie, że synku, jeśli ty przejdziesz do bractwa, to ja się zastrzelę na przykład, nie? Dajmy na to, nie? Ostatecznie. Albo też dają się złapać na haczyk, no taki w sumie może wydawałoby się mało jakiś efektywny, ale jednak w praktyce jednak może on być dużą przeszkodą, mianowicie, że tutaj w ramach tych oficjalnych struktur, bo to jest taka pokusa, w ramach oficjalnych struktur ja, co prawda, jakby mogę mniej być wyrazisty jako katolik, jako kapłan katolicki, znaczy, bo mam po katolicku, rozumiem wszystko, co robię, ale to, co robię, no to nie jest do końca tak, jak powinienem, ale jednak mimo to, co robię, robię dla większej liczby wiernych i ostatecznie mam większy wpływ na jakby na ich zbawianie, nie? Także, że po prostu nie mam tych, powiedzmy, tam 100 czy 200 ludzi w kaplicy bractwa, tylko mam 2000, 5000, 10000 i w ten sposób mogę, czy na przykład w seminarium mam wykłady, mogę dzięki temu wpływać na formację przyszłych księży i mogę w ten sposób od środka Kościół powoli jakoś no, zmieniać, jakby powodując powrót do tego, co było. Nie? Taki powolny powrót, taki no, bardzo może niedoskonały, bo nie wiem, bo nie do końca się on może jakoś dzięki temu jakoś tam dokona, ale częściowo przynajmniej wrócimy i tak dalej, tak, no ale jednak jest właśnie ten problem ciągle, że no, nie wszystko, co robimy, jest tak, jak być powinno, mimo że dotyka większej liczby. Tak jakby dajemy lekarstwo większej liczbie pacjentów, ale to nie jest dokładnie takie lekarstwo, czy nie jest w tej dawce, jaka być powinna. Nie? Więc jest to jednak jest to rozwiązanie fałszywe, tym bardziej, że jest bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie wraz z przechodzeniem kapłanów do bractwa też przechodzą wierni. Bardzo ciekawa rzecz. Znaczy tacy wierni niekoniecznie, którzy znali tego księdza, znaczy właśnie mówimy o takich, że zupełnie nie znali, ani on ich nie znał, ani oni jego. Natomiast ten zespół naczyń połączonych w ramach Kościoła, bo Kościół jest takim zespołem naczyń połączonych i te łaski też jakoś, jak to wszystko jest tak powiązane na tym poziomie nadprzyrodzonym, wobec tego, jeżeli przechodzi kapłan, to zaraz też i wierni przechodzą, nie? I się zawiązuje taka nadprzyrodzona więź między nimi. Także to akurat też nie należy się na dłuższą metę tym przejmować. Ważne, żeby być co do tych zasad, być dobrze ustosunkowanym, tych najbardziej tych istotnych pryncypiów. I potem wszystkie inne rzeczy już się jakoś układają. Nie? Także to jakby nigdy pod tym względem nie miałem jakiegoś takiego zamętu w duszy, że jakby to, co robię, to... Zresztą jest ciekawe, że kiedy się tam rozstawałem z diecezją przemyską, to nikt mi tam z tych księży, tych wysoko postawionych najwyżej, to nikt nie powiedział, że idziesz do sekty, że to jest schizma na przykład. Nie powiedziano mi niczego takiego, że jestem schizmatykiem albo że sekciarzem. Nigdy mi tak nikt nie powiedział. Bardzo ciekawe. Także oni też zasadniczo, no, skoro tak nie nazywają, przynajmniej tak no, nieoficjalnie, ale to co wtedy rzeczywiście mogli mówić, to co myślą i tak nas nie nazywają. Czyli też to nie jest tak, z jednej strony nie jest tak źle, jak mogłoby być, ale z drugiej strony to powoduje, że w tym większa jest szansa, że tacy kapłani normalnie myślący, którzy w Europie Zachodniej już dawno by do nas zdecydowali się przyjść, bo by nie znaleźli dla siebie miejsca w żaden sposób, to jednak mogą sobie znaleźć taką niszę, on co gdzieś tam siedzi, nie na parafii, tylko gdzieś tam jakiś tam rezydent coś tam robi, tutaj nie musi tych komunii na rękę udzielać, tam zasadniczo to sobie prywatnie to tylko starą mszę odprawia, ale tu niby jest tam pod biskupem, jakoś gdzieś tam przyczepiony, taki plankton tu się gdzieś tam przyczepił i sobie tam płynie po prostu, tak, i po prostu on tak naprawdę w tym nie uczestniczy, ale coś tam na boku zrobi, ale nie naraża się tutaj nikomu, bo nie należy do żadnego tam jakiejś grupy takiej otwartej jakiejś opozycji, prawda, i to jest taka pokusa tego rodzaju. Dobrze. Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę. Myślę, że to już faktycznie czas powoli, żeby kończyć. Uh-huh. Tak już wskazuje mi tutaj zegar godzinę 15. Materiał wyjdzie ostatecznie trochę krótszy, bo to jest odpalone było już trochę wcześniej, zanim zaczęliśmy zasadniczo rozmawiać, ale to już będzie koło godziny. A więc tak.
bez wątpienia to, co ksiądz powiedział o tych zasadach, że to dla kapłana jest najważniejsze, żeby żyć zgodnie z tymi zasadami i właśnie żyć zgodnie z tymi zasadami, a to oznacza przede wszystkim dla kapłana nauczać tego, co Pan nasz Jezus Chrystus nauczał i z tym jest naprawdę duży problem, to znaczy to myślenie, że no tu nie mogę wprawdzie powiedzieć wszystkiego, ale mogę powiedzieć do większej liczby osób, jest w tym sensie szalenie niebezpieczne, że no dobrze, no to ja może przemówię do tych 5000 osób, ale co jeśli ja wśród, przemilczając pewne prawdy, podam im tak naprawdę jakąś tam kroplę trucizny. Jeśli to będzie ta jedna kropla za dużo, jeśli to ich zabije, tak, jaką ja mam wtedy odpowiedzialność za to, co przekazałem albo czego nie przekazałem, co powinienem był przekazać, ta dawka tego lekarstwa. Mamy obowiązek podawać taką dawkę, jaką otrzymaliśmy od Pana Jezusa i czasami ta jedna kropla może być już może mieć fatalne skutki w tym dosłownym znaczeniu tego słowa. Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę. Widzom dziękuję za wytrwanie do końca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.